dzisiaj parę słów o martwieniu się. To jest duży temat. Nie, to jest duży temat. Miałem powiedzieć, że jest duży i mały, ale jest duży, przynajmniej dla mnie, temat. W ramach cyklu w 6 zdaniach napisałem wpis o tym, że warto śledzić, czym się martwimy. Warto zapisywać zmartwienia. Dokładnie o tym pisałem. I kilka osób zapytało, ale po co zapisywać zmartwienia? Po co się martwić zmartwieniami? I ja kiedyś też tak myślałem, że nie warto się na tym skupiać, bo przecież jak się skupiamy na zmartwieniach, to martwimy się jeszcze bardziej. I z jednej strony tak, mówimy wtedy o zamartwianiu się, o nadmiernym skupieniu się na tym. Natomiast zapisywanie zmartwień ma dla mnie zupełnie inną funkcję. Ma zupełnie inny cel dla mnie. Okazuje się, że często martwimy się, często odczuwamy emocje, natomiast martwiąc się w głowie i nie weryfikując tego w żaden sposób, nie patrzymy, na ile te zmartwienia są realne, na ile one są prawdopodobne, na ile warto poświęcać im uwagę. Dlatego zapisywanie zmartwień pozwala popatrzeć na te zmartwienia w momencie, kiedy już nie ma tego emocjonalnego zaangażowania. Czyli kiedy się czymś martwię, zapisuję, czym się martwiłem, kiedy się martwiłem, jakie były okoliczności. Na przykład za pomocą tej tabelki, którą wam teraz pokazuję, zaraz wam opowiem o tej książce. I to jest potem coś namacalnego do analizy. Ja potem sobie siadam, patrzę. Okej, wtedy martwiłem się tym i tym. Były takie okoliczności. Czy to naprawdę było coś na tyle istotnego, że poświęcałem temu uwagę? No i bardzo często okazuje się, że albo to już po pewnym czasie nie jest tak istotne, więc w przyszłości mogę się tym martwić mniej, bo pamiętam, że zapisałem kiedyś, że tym się martwiłem i to nie było istotne, więc jak wystąpi ten przypadek ponownie, to mam łatwiejszy dostęp do wspomnień, że tym się nie warto martwić, albo może martwić się mniej. Ale też jest możliwość analizy, bo jeżeli coś się powtarza często, to można wyeliminować źródło tych zmartwień. I to też jest dostępne właśnie dzięki tym zapiskom. Także bardzo zachęcam do prowadzenia takiego loga zmartwień. Nie po to, żeby się przytłaczać, tylko po to, żeby móc patrzeć na te zmartwienia w bardziej racjonalny sposób. Czasami po prostu już po tym momencie, kiedy te emocje bardzo były widoczne, i móc coś z tym zrobić. Ja ten sposób znam trochę z terapii, a trochę z książki Lekarstwo na zmartwienia. Tutaj się okładka pojawia. I ta tabelka, którą przed chwilą wam pokazała się, i przykład, który się pokazał, pochodzi właśnie z tej książki. Także książka do polecenia. Jest bardzo amerykańska, więc jest bardzo dużo przykładów. Jest 7 kroków i tak dalej. 7 kroków w sensie, że to jest taki proces złożony i obietnica, że w 7 krokach osiągniemy harmonię. Ale jeżeli przejdziemy przez ten język, no to zobaczymy, że tam są namacalne, praktyczne narzędzia. Bardzo was zachęcam do takiego namacalnego podejścia do zmartwień, po to, żeby się martwić mniej, albo żeby móc wyeliminować pewne zmartwienia. Także tyle o zmartwieniach. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć!